Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę potraktować ten koncert jako hołd złożony Matce Bożej i również jako modlitwę do Pana Boga. Utwory pieśni, które składają się na nasz program, przeprowadzą Państwa w naszych dziejach narodowych związanych z silną religijnością. Te dzieje pokazują, że nasz naród wyrósł na korzeniu, który zwie się chrześcijaństwem. Całą swą kulturę utworzył w oparciu o chrześcijaństwo. Był mocny i trwały dzięki chrześcijaństwu. W każdy moment ważny w historii narodu zawierzaliśmy Panu Bogu przez ręce Matki Bożej. Bogu Rodzica. Pieśń najprawdopodobniej napisana w XIII wieku. Była oficjalnym hymnem dynastii Jagiellonów. My najczęściej pamiętamy, że zabrzmiała przed bitwą pod Grunwaldem. Śpiewało ją rycerstwo również pod Warmią, gdzie zginął syn Władysława Jagiełły, Władysław Warneńczyk. Oddaliśmy wtedy w ofierze Matce Bożej daninę krwi w obronie chrześcijaństwa. Bóg Rodzica brzmiała potężnym głosem przed bitwą pod Wiedniem. Król Jan III Sobieski pisze do papieża po wygranej batalii. Przybyłem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył. Europa została uratowana przed islamem. Następnie usłyszycie Państwo kanon na melodię Per Crucem, czyli przez krzyż, a w części słownej Ave Maria. Kontynuować będziemy modlitwę śpiewem pieśni Matko Miłości, napisanej przez Pepiego de Marzi, współczesnego włoskiego kompozytora. Zapraszam Państwa do medytacji podczas kanonu Le Tour Johanna Pachelbela, kompozytora okresu baroku. Kanon ten jest chyba najbardziej znanym utworem tegoż organisty. Historia kolejnej pieśni zaczyna się w małym dworku Józefa Nikorowicza w zboiskach koło Lwowa. Ziemianin ten jest kompozytorem udanych utworów fortepianowych. Podejmuje grono okolicznych ziemi. Jest tam słynny ze swoich wierszy Kornel Ujejski. Wieczór jest cichy, ale dyskusja burzliwa. Trwożne wieści dobiegają na temat rzezi galicyjskiej w powiecie tarnowskim. Palą się dwory szlacheckie i zagrody. Złowieszczo brzmią nazwiska austriackiego starosty Braina i chłopskiego przywódcy Szej. Gospodarz zasiada do fortepianu i demonstruje swój najnowszy utwór pod tytułem Chora. Jeszcze nikt nie wie, że właśnie rodzi się pieśń, która wstrząśnie sumieniem swego pokolenia. Po kilku dniach Wiejski nadsyła gotowy już tekst do utworu Nikorowicza. Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratni. Ta pieśń dowodzi, jak mocną wiarę posiadały pokolenia tuż po powstaniu listopadowym w tak tragicznej sytuacji, kiedy umrzeć mogła nadzieja. Nie umarła, bo nasi przodkowie byli pewni, że Bóg jest i czuwa. Słuchajcie się Państwo uważnie w jej doniosłe słowa. Modlitwa obozowa, to kolejny punkt programu, została napisana w 1940 roku w obozie Balz w Rumunii, gdzie znajdowali się polscy żołnierze września. Autorem słów i melodii jest Adam Kowalski. Kiedy nie ma już Polski na mapie, nasi rodacy z tamtych lat zawierzają wszystko Panu Bogu. Dzięki cichociemnym modlitwa ta dotarła z zachodu do partyzantki na terenie kraju. Śpiewali ją też powstańcy Warszawy. Oto Mieczysław
Żukowski prawie całe życie spędził w Czerniowcu. Wychowany został w rodzinie o głębokich tradycjach patriotycznych i religijnych. Napisał 4 msze polskie. Na koniec koncertu usłyszycie Państwo jego Ave Maria. Życzę sobie Państwu, abyśmy mieli silną wiarę, jak nasi przodkowie, abyśmy potrafili przekazać tą silną wiarę przyszłym pokoleniom, a teraz młodzieży i dzieciom, aby wyrośli na silnych ludzi pełnych entuzjazmu, szanujących swoich rodziców, uczciwie pracujących, bo kochających Boga. Mówię to zestawiając z niepokojącymi liczbami. 5000 młodzieży i dzieci rocznie w Polsce popełnia samobójstwo. 80% nie chodzi do kościoła. Jan Paweł II w 1983 roku na Jasnej Górze podczas apelu wypowiedział do młodych Polaków słowa: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Pan Jezus powiedział zaś do świętej siostry Faustyny: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. O potęgę ducha i świętość módlmy się za wstawiennictwem Matki Bożej. Przed Państwem Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna i Nowy Kurdynowski, działająca jako patronat Agencji Muzycznej Fiolina. Dyryguje Bogusław Wyski. Przygotowanie chóru Bogusława Wyski.